zapraszamy na pierwszą kolejkę Tarnowskiej Ligi Letniej 2015. Liczymy na emocje, dobrą zabawę i przede wszystkim uśmiech na twarzy wszystkich zawodników i drużyn. W tym roku do rozgrywek przystąpiło 9 zespołów. Wśród faworytów oczywiście wyróżnia się zespół obrońcy tytułu mistrzowskiego, czyli Westowi Oktapowski. Do tego Koci Grabówka, Mi Media czy Vesta Group to kolejne zespoły, które prawdopodobnie będą się liczyły w walce o tytuł mistrzowski. Nie no, inauguracja to był spacerek, jak widać było. Przeciwnicy grali bez jednego zawodnika, no i nie postawili wysoko poprzeczki. Chłopaki sobie zrobili trening strzelecki. Czy w walce o mistrza? No ciężko mi powiedzieć, bo nie wiadomo, jakie drużyny tak naprawdę, jakie składy będą miały, bo są nowe drużyny, które nie wiadomo, jakimi składami zagrają. Także ciężko na tą chwilę mówić o mistrzu. To znaczy, no na pewno chcemy wygrać wszystko, co się da, to oczywiście, no zawsze gramy po to, żeby wygrać. Myślę, że można stawiać drużynę w gronie faworytów, natomiast boisko zweryfikuje wszystko. No. Pozdrawiam serdecznie wszystkich sympatyków Kocik Grabówka, grup młodzieżowych, jak również seniorskich oraz ekipę oraz całą moją rodzinę i zwłaszcza moje córki. Pozdrawiam. Tak jest, rola faworyta na pewno do czegoś zobowiązuje i każdy mecz na pewno będzie nam się grał ciężko, czego przykład był dzisiejszego spotkania, gdzie młode chłopaki naprawdę grały dobre spotkanie i potrafiły nam stawić czoła, czego nawet była chwilowa porażka, ale zdołaliśmy odrobić straty z nawiązką i 3 punkty są nasze. Tak jest, teraz nie można patrzeć w metrykę, wychodzimy na boisko i tak samo musimy walczyć jak młode chłopaki, wiadomo, mają więcej zdrowia, młode źróbki potrafią naprawdę dobrze grać w piłkę, technicznie widać, że nieźle wyszkoleni, dlatego właśnie takie ciężkie spotkanie, myślę, że pokazaliśmy również, że stara szkoła potrafi grać w piłkę i tego się nie zapomina i na szczęście wygraliśmy to spotkanie. Nowy nabytek Dawid Szczerba na Ligę Letnią jak najbardziej dzisiaj zaprezentował się bardzo dobrze. Strzelił bramkę, czy nawet dwie. Także naprawdę duże wzmocnienie i myślę, że będzie nam pomagał, szczególnie w linii ofensywnej, bo tam często mieliśmy braki. Pauzuje Damian Wolański, który jest naszym etatowym strzelcem, także dzisiaj naprawdę godnie go zastąpił i należą mu się brawa i oby tak dalej w następnych meczach. Ogólnie jako zespół zagraliśmy dobry mecz. Myślę, że można pochwalić cały zespół. Tak jak mówiłem wcześniej, Dawid fajny mecz zagrał. Najstarszy nasz kolega Artur tak samo dołożył cegiełkę, bramkę strzelił, także naprawdę trzeba pochwalić cały zespół i myślę, że jak tak dalej będziemy grali, to będziemy faworytem i obronimy tytuł z poprzedniego sezonu. Chciałem pozdrowić moją córkę Glorię i żonę moją. No, dopóki wynik utrzymywał się w miarę na styku, to graliśmy dobrze. Potem jak wpadły kolejne bramki, to drużyna trochę podpadła na moralach. No i jedna z drugą bramką i w końcu przegraliśmy. Jak to młodzi ludzie, dopóki jest wynik, to do tej pory gramy, potem jest jedna bramka w plecy, druga bramka w plecy i trochę się podłamujemy, ale myślę, że w następnych spotkaniach będzie lepiej. Chcemy zająć jak najwyższe miejsce w lidze, mamy według mnie wysokie umiejętności, możemy spokojnie osiągnąć jakiś dobry wynik. W tym roku według mnie liga jest obsadzona trochę słabiej niż w poprzednich latach, więc myślę, że mamy dobrą szansę, żeby zająć nawet może podium. Chciałem wyróżnić Kamila Kożdżała ode mnie drużyny, który według mnie zagrał najlepszy mecz, strzelił dwie bramki. Chciałbym pozdrawić rodzinę i moją dziewczynę. Tak, cieszymy się ze zwycięstwa. To jest pierwsze inauguracyjne zwycięstwo w lidze letniej. Tym bardziej się cieszymy z 3 punktów. No nie było łatwo, no ale się cieszymy. Oczywiście, co jakiś czas próbujemy się wzmacniać. Udaje się to nam. Przychodzą lepsi zawodnicy. Jest granie, jest i wynik. Na Mateusza zawsze możemy liczyć, jeżeli tylko jest zdrowy i zdolny do gry. Zawsze daje z siebie 100%. Pozdrawiam całą Markolę i wszystkich. No niestety, kadra jest jeszcze nie w pełni gotowa. Też są objawy tego, że skończymy sezon na trawie i są kontuzje, pojawiły się kontuzje i nie wszyscy po prostu byli zdolni do gry. Nie daliśmy rady być w optymalnym składzie. No myślimy, tak jak powtórzyć wynik z tamtego roku, tam bodajże było trzecie miejsce. Chcemy dalej walczyć o takie wysokie pozycje. Myślę, że jak się wzmocnimy wszystkimi zawodnikami, którzy mają być, to mamy szansę o coś powalczyć. No oczywiście, strzelec z naszych dwóch bramek i bramkarz w drugiej połowie spisał się bardzo dobrze. Pozdrawiam wszystkich kibiców piłki nożnej w Tarnowie i całą moją drużynę. To znaczy, założycielem jest Paweł Bała, on jest pracownikiem na stacji benzynowej w Kosztach Małych. Po prostu wpadł na pomysł, żeby założyć drużynę taką, można powiedzieć, sprzedawców. Połowa drużyny, no, można powiedzieć, że była taka już dozbierana do samego końca, żeby być tak jakby na sztukę.
No ale tak jak pan powiedział, jesteśmy debiutanty i myślę, że z czasem będziemy osiągać te wyniki. Byliśmy na początku tak jakby przestraszeni, że pierwszy raz gramy. Znaliśmy tą drużynę, wiemy, że odnosili sukcesy przed laty. No, drużyna to jest zbieranina, także nie wiemy jeszcze jak ze sobą jakby grać. No ale myślę, że z czasem, jak już się poznamy, to będziemy odnosić sukcesy i tak jak dzisiaj powalczymy na pewno o 3 punkty. Znaczy zakładaliśmy cel na pewno nie zająć tego ostatniego miejsca i w pierwszym meczu nie stracić punktów. Liczyliśmy chociaż na remis, no ale trudno, taka jest piłka. Nie mogę powiedzieć, że lepsi byli, ponieważ mecz był wyrównany bardzo. No ale trudno, przesądziła ta jedna bramka. Można to powiedzieć, że zeszło mi. Nie no, tak naprawdę to był celowy strzał, ale myślę, że trafiliśmy tą bramkę na 1-1 i zamiast iść dalej, to stanęliśmy i czekaliśmy, patrzyliśmy co zrobi przeciwnik, zamiast po prostu siąść na nich już do końca po tej stracie bramki, no ale myślę, że strzeli tą bramkę, no to poszli za ciosem i trafili już na tą drugą, niestety. No to pozdrawiam całą drużynę kadry Tarnowa 18, założycielów, no i wszystkich sympatyków futsalu. Szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, bo na Ligę Letnią zdecydowaliśmy się zaledwie tydzień temu chyba. Oczywiście zawsze gramy o podium. W tym sezonie, no nie wiem, teoretycznie wydaje się być łatwiej niż na przykład rok temu, ale pozory często mylą. Dzisiaj graliśmy z debiutantem, no też szału nie było od naszej strony, tyle akcji, mało wpadło, ale jak to się mówi, wakacyjna forma dała się we znaki. Wygraliśmy, co prawda mieliśmy tylko jednego na ławce, oni mieli dwie piątki. Nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. W sumie żadnego nawet zawodnika z widzenia nie kojarzę, także nie wiem jak kto tam gra. Zagrali nawet nieźle. Z tym, że u nas także skuteczność szwankowała, więc mogło być więcej, ale cieszymy się z tych 3 punktów na porządek. W dzisiejszej grze cieszy nas tylko wynik. Taka prawda, bo tak jak mówiliśmy, znacznie więcej akcji. To prawda, przeciwnik długo trzymał się przy piłce, ale jednak po naszej stronie było, tak myślę, więcej sytuacji podbramkowych, mogliśmy wykorzystać je lepiej. Z mojej strony akurat na pewno brakło trochę kondycji, ale nie ma się co tłumaczyć. No, chciałem pozdrowić całą drużynę siedzącą tam po lewej, no i moją dziewczynę Justynę. Pierwsza kolejka za nami, jak się to mówi, pierwszy kotu za płoty, więc cieszymy się, że wszyscy w zdrowiu opuścili Orlika na osiedlu Zielonym. Liczymy też na coraz większe zainteresowanie i coraz większe emocje, coraz większe atrakcje. A już w tej pierwszej kolejce można powiedzieć, że było ok. Wydaje mi się, że generalnie mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale nie jest źle. Zakończyliśmy pierwsze zmagania, pierwsze... Który mecz był tak najlepszy? Najlepszy to wiadomo, że ten, którym ja wygrałem. Nikt mi powie, jakie były wyniki w wszystkich meczach, po kolei. Wyniki we wszystkich meczach. No i jeszcze jeden się nie skończył, więc dopiero wszystkie będę znał, jak za chwileczkę dokończą to spotkanie. Ale były fajne wyniki.